chcecie wiedzieć, jak wygląda Wielka Orkiestra Świątecznej Przemocy od kulis? Ja wiem, bo uczestniczyłem w organizacji poprzednich edycji. Koncert przy ratuszu. Prowizoryczne kontenery dla zespołów, to i to je. Scena z nagrzewnicami, bo jest za zimno, żeby grać normalnie. A granie z playbacku to jednak opcja. I ta cała szopka kosztuje nas, podatników, co roku. Nie wiem jak teraz, ale poprzednio myślę, że spokojnie można powiedzieć, że miliony złotych, bo darmowy czas w telewizji, koszty policji, koszty wojska, koszty różnych instytucji, dotacje samorządów. Na przykład w Białymstoku to jest bodajże 40 tysięcy dotacji od Urzędu Miasta w Białymstoku na organizację tego koncertu i 10 tysięcy od Urzędu Marszałkowskiego. Tak samo dotacja na organizację koncertu w centrum miasta. Także to nie jest tak, jak mówią fanatycy Owsiaka, że jeżeli komuś się nie podoba, to niech nie korzysta ze sprzętu, który Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w cudzysłowie podarowuje dla szpitali. Ona nic nie podarowuje. To jest wszystko finansowane z naszych pieniędzy i z publicznych pieniędzy. Naszym kosztem ta szopka się odbywa. A na przykład ten sprzęt, który trafia do szpitali rzekomo za darmo, potem na przykład ten sprzęt trzeba serwisować, opłacać różne koszty, na przykład odczynników medycznych, użytkowania. Także to jest jak z tym przysłowiowym telefonem komórkowym za złotówkę. Nie ma nic za darmo. Za wszystko trzeba ostatecznie zapłacić i to bardzo dużo. I to często jest tak, że to nie szpitale wybierają sprzęt, który dostają, tylko rada fundacji, czyli określone lobby, które wpycha określony sprzęt szpitalom. I oczywiście, jeżeli szpitale nie chciałyby tego darmowego rzekomo sprzętu przyjąć czy użytkować, no to byłyby piętnowane. Wywierano by nacisk na nie, żeby po prostu im ten sprzęt na siłę wymusić. 31 edycja tej szopki, tego przekrętu na nasz koszt.